Hej wszystkim! Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, opowiadajcie, jak tam idą Wam Wasze przygotowania do świąt wielkanocnych. Czy już macie wszystko posprzątane, czy też nie? U nas jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o ten temat. Ogarnęłyśmy z Oliwią zakupy, sprzątanie i tak dalej. Jedyne, co nam zostało, to zrobić sobie sesję świąteczną wielkanocną, ponieważ wczoraj wieczorem tak siedziałam i stwierdziłam, że my w ramkach mamy jeszcze włożone zdjęcia z Bożego Narodzenia. No nie może tak być, więc odezwałam się do naszej pani fotograf, która powiedziała, że ma dzisiaj dla nas czas tylko rano, więc musimy szybko się zebrać, zaraz się przebieramy w jakieś inne ubrania i jedziemy zrobić sobie taką wielkanocną, wiosenną sesję i mam nadzieję, że wyrobię się, jeżeli chodzi o te zdjęcia z wywołaniem, ponieważ dzisiaj już jest piątek, a bym chciała, żeby te zdjęcia już były na sobotę. Bo wiadomo, w niedzielę mamy gości, bo już jest Wielkanoc, więc miło by było, żeby jednak ta ściana wyglądała tak świątecznie, ale nie bożonarodzeniowo. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy się fajnie tam bawić, bo zawsze pani fotograf jest bardzo miła i Oliwia lubi tam jeździć, potem nas przebiera w piękne sukienki i wyglądamy superowo. Dajcie znać, czy wy macie dzisiaj jakieś plany, czy po prostu siedzicie sobie w domu i odpoczywacie. Zostawiajcie nam mnóstwo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Subskrybujcie nasz kanał, bo odcinki dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8.30. Ja już nie przedłużam, wyruszamy w drogę i zabieramy Was ze sobą. Postaram się nagrać jakieś małe, krótkie fragmenciki, jak Oliwia pozuje do zdjęć. Widzicie, wróciłyśmy już do domu. Oliwia się przebrała w inne ubrania. No pokaż nam się trochę, jak wyglądasz. Jeżeli chodzi o tą dzisiejszą stylizację, to Oliwia sobie sama dobrała spodnie, bluzkę i tak wyglądasz. Nie wiem, czy to wszystko ze sobą pasuje, raczej nie, ale Oliwia dzisiaj chce tak wyglądać i koniec. Właśnie, chciałam Wam coś pokazać. Podjechaliśmy do Reserved i zobaczcie, jakie cudowne trampki sobie Oliwia kupiła. Właśnie je zakładasz na nogi. Są śliczne. W tamtym roku Oliwia miała dosyć podobne, tylko trochę był inny wzór. Później był w innym miejscu. Oliwia z tamtych butów wyrosła i jak zobaczyła te, to się w nich zakochała. Teraz opowiedz, jak Ci się podobała sesja? Fajnie. Super było. Oliwia nawet pisankami rzucała w panią fotograf. Oczywiście pani fotograf na to pozwalała, bo był wielki fan i było dużo śmiechu. Najbardziej Oliwi się podobała ta scenka, gdzie mogła malować tego zajączka. Ale nie malowałam go tak ten. Udawałaś, że go malujesz, bo on już był tam namalowany, ale pani fotograf też nam mówiła, że tego zająca malowała jej córka, więc wow, jaki ma talent niesamowity. No jak Oliwia zobaczyła tą sztalugę, to stwierdziła, że ona też by chciała mieć taką sztalugę w domu. Niestety nie mamy ja za tak bardzo... Ja nie stwierdziłam. No mówiłaś, żebyś chciała mieć. Naprawdę, rozmawialiśmy o tym. To ja źle to pamiętam? No. To nie chcesz mieć takiej sztalugi? Nie. Nie chcesz mieć sztalugi? No nie wiem, Oliwia chyba zmienia zdanie. Pokaż się, no pięknie wyglądasz, tylko jednak wolałabym, żebyś zmieniła te spodnie. Nie da rady? Bo ja jeszcze chciałabym iść do jednego sklepu, a wiecie dlaczego? Okazało się, że skończyła się pasta do zębów. Moja pasta do zębów, Oliwi pasta do zębów, więc myślę, że szybko skoczę na przykład do Rossmana i zabiorę Oliwi jeszcze na taki mały spacerek, bo jest teraz jakaś taka znudzona, nie wie co ma ze sobą zrobić, więc wyruszamy w drogę. Przyszłyśmy do Rossmana, Oliwia założyła swoje nowe buty i pierwsze co, poszłaś na dział z zabawkami, bo mówisz, że tutaj są kotki. Już oglądałaś taką maskotkę, o właśnie taką, to moja fanko kotów. Takie coś dostałaś od Wicki kiedyś, prawda? Właśnie identyczny bryloczek, który wisi na twojej tablicy. Misiu, przyszłyśmy tutaj po pastę do zębów, żebyśmy miały czym myć zęby w święta wielkanocne. Co wzięłaś? Kulę do kąpieli. Ty kiedyś miałaś tą kulę, ona bardzo ładnie pachnie, to się nazywa tęcza jednorożców. Okej, okay, a ja zobaczyłam taką pastę, może być taka? Czy inna?
Wybierz sobie, są na dole. Także będziemy uratowane, jeżeli chodzi o mycie zębów. Mogłyśmy wziąć koszyk, bo teraz to wszystko nosimy. A zobaczcie, jaka tutaj jest kula z kaczuszką. Biorę taka tą. Ładna. I wiesz co? Ta ładniej pachnie, cytrynką pachnie. Mhm. A zobacz, jest jeszcze z misiem. A jak wiecie, Oliwia kocha wszystko, co ma motyw misia. Taki ma zapach. To które wybierasz? To. I teraz wpadłam na genialny pomysł, jaki zrobimy challenge. Oh my god, zostańcie z nami do końca tego odcinka, bo to będzie trudny challenge, to nie będzie łatwe. Nowy challenge. A co, fajne są challenge, takie wyzwania, jak sobie robimy, ja tam lubię. Kochani, całą drogę powrotną ustalałam z Oliwią zasady naszego dzisiejszego wyzwania. Chyba sobie włączę światło, bo coś zrobiło się ciemno na dworze. O, teraz mnie będzie lepiej widać. I ogólnie chodzi o to, że musimy po dotyku rozpoznać rzeczy, które będą w tym oto kartonie. Nawet tata Oliwii już nam wyciął tutaj takie otwory na rękę, a tutaj będziecie z przodu mogli zobaczyć, jaka rzecz będzie się znajdowała w środku. I pewnie sobie teraz myślicie, że to będzie bardzo proste, ale jednak nie. Musimy wynaleźć mega trudne, wielkanocne rzeczy, które będą takie ciężkie do rozpoznania. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ja szukam teraz 8 takich rzeczy, Oliwia dla mnie też naszykuje 8 rzeczy. No i trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy umiały wszystko odgadnąć. Postanowiłyśmy, że nasz challenge zacznie Oliwia. Jesteś gotowa? No to super. Zasłoń sobie oczy, nie możesz podglądać, a ja pokażę naszym widzom, jaka pierwsza rzecz będzie do rozpoznania przez ciebie. No i nie wiem, co wybrać na sam początek. Coś najłatwiejszego. Takie coś. Ja myślę, że Oliwia zapomniała o tym, że mamy tą rzecz w domu. Ja podkładam i możesz próbować. To jest rzecz, którą znalazłam dzisiaj w szafce i zapomniałam o tym, że takie coś mamy. Słoiczek, w którym zawsze chciałyśmy rzeczówkę. No tak, masz pierwszy punkt. Brawa dla ciebie. Proszę, takie coś. Proszę bardzo. Możesz? Teraz. To łatwe. Łatwe? To jest ten. Jak to się nazywa? Opisz tą rzecz. Po prostu. Co to może być? Tam można sobie wkładać jajeczka różne. Mhm. Zajączka. A jaki to ma kolor? Żółty. To jest taka torebka, o to ci chodzi? Tak. Zaliczone. Masz drugi punkt. Congratulation. I teraz będzie coś takiego. O, proszę bardzo. Musisz chwilę poczekać, bo ja tu muszę naszykować. Możesz. A przy okazji rozsypałam to coś. Rzeżucha? Tak, rzeżucha. Nasionka rzeżuchy? To teraz chwilę muszę się rozłączyć, bo muszę to wysypać z powrotem do tego opakowania. Taka będzie czwarta rzecz. Nie podglądam. Już można. Nie wiesz, co to? Powiedz, wiem. Że nie wiesz. Powiedz, że nie wiesz. Wiem. To jest Kinder Joy. Tak, bardzo dobrze ci otwieram. Idzie. Już jesteś w połowie. Poczekaj. Teraz to oczka proszę zamknąć, bo będzie coś takiego. Ja wiem, że się już nie możesz doczekać, żeby zobaczyć, co jest w tym jajku, ale to, challenge trwa. To jest taki kurczaczek, co znalazłam w galerii handlowej. Okej, okay, bardzo dobrze. Nie patrzysz? Nie. To ja pokażę tylko widzom, co to będzie. Czekoladkę, którą dzisiaj kupiliśmy. Nie kupiliśmy jej, dostaliśmy od widza, ale zaliczam, bo to jest czekoladka. Dobre. Dostaliśmy ją. A tak, to tak. W paczce. Dzisiaj też kupowałyśmy czekoladki. To jeszcze tylko dwie rzeczy ci, Misiu, zostały, także malutko. No i tobie. Zamykaj oczka. Mam zamknięte. Takie coś. Mam tylko dziurkę na świat. Proszę bardzo. A, to już jest trudne. Ja dostałam od widza taki gniotek. Tak, od Michała. Dokładnie. Michałku, pozdrawiamy ciebie, jeżeli nas oglądasz. Bardzo mi się spodobał ten kurczaczek. Okazało się, że już Oliwia ma 8 rzeczy. I ile masz punktów? 8. Czyli 100% miałaś dobrych odpowiedzi. To teraz zamieniamy się miejscami. Ja siadam tutaj, a ty będziesz musiała mnie kamerować. Siadaj na tron. Jestem gotowa. Zamykam oczy. Co to będzie najpierw? I don't know. Pokaż jeszcze widzom, co to jest. Już możesz. Pokazałam widzom. Ale jestem ciekawa, co wymyśliłaś. I to jest jakiś materiał. Mhm. Coś z materiału. Tak, ale muszę skannąć.
A ja nie mam pojęcia, co to jest. To jest miłe w dotyku. Podpowiedź? Ale tracisz... Ej, ale tu jest coś zimnego. Ale dobra. Pół punkta. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest u nas w domu? Tak, poddajesz się? Poddaję się. Zobacz. Nie mogę! Zobaczcie, Oliwia dała taką spinkę, którą kupowałyśmy jeszcze zimą. Taka, z króliczymi uszami. Nie no, w życiu bym nie wpadła na to. Dobra, zamykam oczy. Niestety mam 0 punktów. Proszę o coś łatwiejszego. Nie takie trudne. Coś takiego twardego. No bo to jest coś z drewna. I co? Jakaś taka tasiemka? Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, to mi nic nie mówi. Ja nie wiem, co to jest. Dobra, poddaję się. O nie, słuchajcie, to jest taka ozdoba. Ja wiem, skąd ty to wzięłaś. Tam, gdzie ja mam bazie, miałam tak przewiązane to. Nie, ja bym tego nie zgadła. Dobra, kolejną rzecz proszę. Teraz bardzo źle mi idzie. Bardzo źle. Teraz będzie trzecia rzecz, tak, aby mi się udało odgadnąć. Nic tu nie ma. Pusto. Zrobiłaś mi pranka. Nieprawda. Nic nie ma, to jest moja odpowiedź. Nieprawda. Nie zaliczam. No przecież tu nic nie ma. Wyleciał. Takie maleństwo Oliwia włożyła. Takie malutkie. Dobra, trzecia rzecz, niestety, niezaliczona. Czy ja w ogóle będę miała jakiś punkt, czy nie? Nie zamykam oczy. Już możesz. Tak szybko? Tak, tak. Coś gumowego. Słuchajcie, no, nie wiem, co to jest. Ale jak gumowe, to może kaczka. Tak. Jest, mam pierwszy punkt. Ja... Czy tata ci mówił, jakie masz tu rzeczy dać? Do tego pudełka, czy sama je powymyślałaś? Sama je powymyślałam. Mhm. Już możesz, pokazałam. Myślałam, że tata też w tym brał udział. Jakaś kartka. Nie. No coś takiego? Nie wiem. Pierwsza podpowiedź? Nie chcę podpowiedzi. Jeszcze nie. Nie wiem, co to jest. Jakiś twój rysunek? Nie. A co to było? Serwetka. Serwetki. Bardzo kiepsko mi idzie, bardzo. Akureczka. Czy już? Już. Co takiego? Nie wiem. Ja dzisiaj się chyba kompromituję. Po to prostu. Do kuchni. Do kuchni wielkanocnego? No. Nie mamy czegoś takiego. Mamy. Dobra, co to jest? Poddaję się. Moja solniczka. A solniczka. Ja ją używam raz w roku do koszyczka wielkanocnego. Drodzy widzowie, dajcie nam znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek, w którym robimy naszą święconkę i na przykład, żebym nagrała trochę naszego świątecznego śniadania, czy nie jest to dla was ciekawe. Ale o tym zapomniałam, bo faktycznie używam to tylko raz w roku. Dobrze, 2, 4, 6. I tak już przegrałam. Jeszcze tylko dwie jakieś rzeczy. Już może. Ale walczymy do końca. Wypchnęłaś to. Czyli tu gdzieś mam szukać? Nie ma Miałaś. Nic. Tu coś jest, a co to takiego? To jest coś świątecznego? Tak, coś żółtego. Ale to jest dziwne, jakiś gniotek. Nie. Taki malutki. Mały balonik do wody, do śmigusa Dengusa. Ostatnia rzecz jeszcze mnie czeka, okej. Okay. Za trudne mi powymyślałaś. Dobra. Te rzeczy. Jak tata się dowie, ile ja przegrałam, ile punktów, to jest jakieś jajko. Nie, to coś z firmy Zozole. Słuchajcie, Oliwia mi dała czekoladkę z barankiem i mówi, że to jest świąteczna czekoladka, tak? Tak. Wielkanocna. Dobra, nie mam z tobą szans. Ile w sumie odgadłam? Dwie rzeczy? Jedną rzecz chyba tylko. Tak, jedną. OMG! No trudno, no, takie życie. Ja ci bardzo gratuluję, kochanie. A zakładałyśmy się o coś? O, nic się nie zakładałyśmy. Szkoda, bo... No, kończymy to nagrywanie tego challenge'u, który mi w ogóle nie wyszedł, ale tobie poszło super. Jej! Drodzy widzowie, przechodzimy teraz do otworzenia paczki od widza albo od widzki. O, nadchodzi Oliwia, która myła buzię. A jeżeli wy, drodzy widzowie, chcielibyście coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj wklejamy wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o nadanej paczce i taką paczkę rozpakujemy na... odcinek. Ja się jeszcze napiję. Co my tu mamy? Zatańczymy. To co?
otwierasz te czy ja? Ja. Ja tylko rozcięłam tą folię. Oczywiście nie chcemy sobie psuć niespodzianki, więc zaglądamy do środka dopiero jak nagrywamy. Chyba liścik, nie wiemy co jest w środku. Takie serduszko pewnie się oderwało. Takie serduszko z psim patrolem. Cześć Oliwia, mam na imię Blanka i mam 6 lat. Bardzo lubię oglądać Twoje filmiki. Z niecierpliwością czekam na nowy odcinek. No i strzał w dziesiątkę, Blanko, ponieważ Oliwia właśnie marzyła o tej opasce z Pepko. I ja... Jeszcze jest taka, też z Pepko. I ja Oliwii powiedziałam, że wiesz co, nie będziemy kupować nowych opasek, bo masz ich kilka, ale z motywem misia Oliwia marzyła o niej. No i w końcu masz, jeju, serdecznie... Króliczku, moje ulubione cukierki. Zazole. Wow, w takim pięknym opakowaniu, to jest taki zajączek wielkanocny, ale super. Jakie piękności, czy to jest ołówek, czy to jest długopis? Długopis chyba, ale... I to jest pewnie taki zmazywalny, albo może się mylę. Patrz, ja miałam się napić i się zagadałam. To kochana, ja jeszcze pokażę takie jajo, które można sobie pomalować albo ozdobić według własnej wizji i będę czytała dalej. Z niecierpliwością czekam na nowy odcinek. Często dołącza do mnie moja mama i razem oglądamy. No to jest nam serdecznie miło, bardzo nas to cieszy, że oglądacie nas rodzinnie. Dzięki Tobie pokochałam Pusiny. Bardzo Cię lubię i chciałabym się z Tobą spotkać. O tak, Oliwia lubi takie rzeczy handmade. Jejku, będziesz miała co robić wieczorem. Czekaj, bo nie wiem, czy skończyłam. Bardzo Cię lubię i chciałabym się z Tobą spotkać. Myślę, że byśmy były najlepszymi przyjaciółkami. No widzisz, kochana, może kiedyś nam się uda razem spotkać. Nie wiemy, skąd jesteś. Aha, zaraz przeczytam, bo to jest na samym końcu. Razem z Tobą czekam na 100 tysięcy subskrypcji. Pozdrawiam Cię i Twoich rodziców, Blanka Skarpicka. Nie wiem, gdzie jest Twoja miejscowość. Zaraz po nagrywaniu sprawdzę to na mapie. Ale wiesz, kochana, wszystko jest możliwe w życiu, więc może kiedyś uda nam się razem spotkać i Ciebie poznać i Twoich bliskich. Co my tu jeszcze mamy? Jest 2 razy Prince Polo, więc jedno chyba będzie moje. Chyba, mam taką nadzieję, chociaż nasz tata uwielbia te wafelki, więc pewnie też będzie się chciał dorwać. Jest lizak o smaku, nie wiem, sugar free. To nie jest smak, to jest, że to nie ma cukru. To jest chyba cola. O, to Oliwia lubi takie coś. Mamy takie jajo z cukiereczkami. O rany, ile słodyczy. I wiesz co jest? Ja wiem, od czego to serduszko się oderwało. Od tych spinek, ale Blanko, nic się nie martw. Ja to zaraz przykleję na kropelkę i będzie spineczka jak nowa. Tu mamy jeszcze takie coś. Nie gadaj, że piszesz po tej paczce. No co? A tu mamy reniferka i Oliwia cały czas marzy sobie po tym pudełku. Sprawdzam. A na samym dole jest malowanka po koloru z cudownym pusinem, który trzyma Donata. Ale to jest czadowe. To jest super i te mazaczki, no rewelacja. Blanko, masz przepiękne imię, jest nam niesamowicie miło, że o nas pomyślałaś, że nam to wszystko wysłałaś. Serducha Ci takie, kochana, robimy, buziaczki Ci wysyłamy i serdecznie Ciebie pozdrawiamy, Ciebie i Twoich bliskich. Oczywiście też życzymy wesołych świąt wielkanocnych i jak zwykle muszę to powiedzieć, że mamy najlepszych widzów na świecie. To co Ci się tutaj najbardziej podoba? Chyba ten długopis, skoro tak cały czas nim malujesz, czy to? To. A dzisiaj ta opaska będzie do Ciebie idealnie pasowała, bo Oliwia jest cała w misie. Tu misie, wszędzie są misie. Jak widzicie, Oliwia dalej ma te spodnie, nie chciała się przebrać. Średnio to do siebie pasuje, ale trudno. No, najważniejsze, żeby Oliwia była zadowolona. Zaraz sobie Oliwia to założy na głowę, ale naprawdę Oliwia bardzo chciała mieć tą opaskę. No i marzenia się spełniają. Na sam koniec tego odcinka tradycyjnie pozdrowimy 5 osób i pierwsze pozdrowionka polecą do Emilos Kitty Belli, plus jeszcze pozdrawiamy Twoją siostrę Oliwię. Buziaczki Wam dziewczyny wysyłamy. Znasz Kitty Bella? Tak. A to jest jakaś bajka? Youtuberka. Youtuberka! Aha! A to nie, to ja nie znam.
Pozdrawiamy Magdalenę, która ma 9 lat. Napisałaś, skąd ta Magdalena? 7289. O, jak ślicznie wyglądasz. Tutaj jeszcze jest tylko taka niteczka, którą trzeba też uciąć. Pozdrawiamy kogoś, kto napisał, skąd ta Topol XD 2964. Buziaczki. Pozdrawiamy Klask Serią. I ta osoba napisała, że leży teraz w szpitalu ze złamaną ręką i masz złamanie w 3 miejscach i masz jakąś śrubę. Bardzo Ci współczujemy. Życzymy Ci... Ja nie leżałam w szpitalu z tą ręką, tylko mogłam normalnie wrócić do domu. Widocznie ta osoba ma bardzo skomplikowane złamanie i musiała mieć operację, więc życzymy Ci jak najszybszego powrotu do zdrowia. No i żeby ta rączka była jak najszybciej sprawna. Buziaczki Ci wysyłamy, jeszcze do tego serducha Ci robimy i bardzo współczujemy, bo jednak złamanie ręki to jest coś niefajnego. Oliwia teraz poszła do taty pochwalić się swoją nową opaską, a ja pozdrowię ostatnią, piątą osobę. Polecam pozdrowionka do Zosi, która ma 8 lat, jesteś z Olsztyna i prośba o pozdrowionka jest z konta Aneta Kazimierek. Buziaczki kochana lecą do Ciebie. No i to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że on Wam się spodobał. Pamiętajcie zostawiać nam łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, całusy 102. Pa. O super, że jeszcze przyleciałaś, żeby pomachać naszym widzom. Ale ten misiu też jest piękny. Tak. Ja nie wiem, która opaska jest ładniejsza. Nie wiem. Cudowne rzeczy dostałaś, przepiękne. Tak, misia, ale też jest przepiękna. Widać, widać tego misia. Widać, ale... To co, bierzemy się za malowanie? Tak. No to do dzieła.